Eurowizja. Kogo byś typowała? No ja jestem za Justyną, słuchajcie, naprawdę. Uważam, że nareszcie, jak pojedzie Justyna, to się nie będziemy musieli, przepraszam, ale wstydzić. Kurczę, do tej pory musieliśmy? Co? Do tej pory musieliśmy? No, nie, w te ostatnie lata, no powiedzmy sobie, że pozostawiło to wiele do życzenia dla osób, które naprawdę coś słyszą. Wizualnie może było spoko, ale umówmy się, że spójrzmy na to, czym jest teraz Eurowizja. To naprawdę nie jest tylko bardzo komercyjne rzeczy. Występują tam świetni artyści z wysokiej półki. Są kraje, które naprawdę wystawiają wybitnych artystów, którzy reprezentują naprawdę wybitny poziom. Nie tylko śpiewają fantastycznie, ale też to jest naprawdę sztuka, a nie tylko jakiś taki komercyjny, wiesz. No. I uważam, że no, fajnie by było, żeby wreszcie prawdziwy artysta tam pojechał reprezentować nasz kraj. Cieszę się, że wreszcie któraś z tak zwanych starych div się zdecydowała, wielkich, przepraszam, bo nie chcę mówić, że starych, ale wiesz, o co mi chodzi. Wiem, o co chodzi. Wspaniałych, wielkich div i uważam,